Niektóre równania mają jedno rozwiązanie. Niektóre mają ich kilka. A ile rozwiązań ma to równanie tutaj? Jak to stwierdzić, opowiem Ci w tym filmie. Przykład na rozgrzewkę. Zatrzymaj film, rozwiąż to równanie i pójść dalszą część wideo. Zacznę od pozbycia się x z tej strony. Od obu stron równania odejmę x. 3x minus x równa się x minus x i jeszcze minus 3. Poredukujmy wyrazy podobne: 3x minus x to 2x. Po drugiej stronie mam x minus x, tego nie piszę, i mam jeszcze minus 3. Aby obliczyć x, obie strony równania podzielę przez 2. x równa się minus 3 podzielone przez 2, czyli minus 3 drugie. Równania, które rozwiązywałem w tej playlistie, miały jedno rozwiązanie. Takie równania nazywamy równaniami oznaczonymi. Jednym z przykładów jest to równanie tutaj. Ma ono dokładnie jedno rozwiązanie. x równa się minus 3, drugie. Spójrz na takie równanie. Sprawdźmy teraz, która z tych trzech liczb jest rozwiązaniem tego równania. Sprawdzam 0. W miejsce x wpisuję 0. 2.

To samo, co mam po drugiej stronie równania. Otrzymałem prawdziwą równość, więc 0 jest rozwiązaniem tego równania. Na wszelki wypadek sprawdźmy jedynkę. W miejsce x wstawiam jedynkę. 2, 3 razy 1 plus 1 minus 6 razy 1. 3 razy 1, 3. 1, 4. 2 razy 4. minus 6. Liczę dalej: 2 razy 4, 8- 6... to 2. Znowu otrzymałem prawdziwą równość. x równy 1 także jest rozwiązaniem tego równania. Sprawdź teraz, czy liczba 2 jest rozwiązaniem tego równania. 2 3 razy 2 plus 1 minus 6 razy 2. W nawiasie mam 3 razy 2 6 plus 1 7. 2 razy 7 minus 6 razy 2. Czyli 12. 14 minus 12 to 2. To samo, co jest po drugiej stronie równania. To znaczy, że ta liczba także jest rozwiązaniem tego równania. Istnieją równania takie jak to, które mają nieskończenie wiele rozwiązań. Co to oznacza? Nieważne, jaką liczbę wpiszesz w miejsce x, zawsze otrzymasz prawdziwą równość. Równanie jest spełnione dla każdej liczby. Takie równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań nazywamy nieoznaczonym. Możesz się też spotkać ze zwrotem tożsamościowe. Pokażę Ci teraz, w jaki sposób możemy stwierdzić, że równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań. Spróbujmy rozwiązać to równanie. Mamy tutaj nawias, więc w pierwszym kroku się go pozbędę. 2 razy 3x to jest 6x. 2 razy 1 to jest 2. Mam jeszcze minus 6x, a po drugiej stronie mam dwójkę. Uproszczę wyrazy podobne. To mi się skraca i zostaje mi, że 2 równa się 2. Gdy odejmę dwójkę stronami, zostaje mi, że 0 równa się 0. Po przekształceniu równania otrzymałem oczywistą równość: 0 równa się 0. Przecież takie równanie jest zawsze prawdziwe. Dlatego każda liczba jest rozwiązaniem tego równania. Powiedziałem Ci o równaniach, które mają jedno rozwiązanie i o takich, które mają ich nieskończenie wiele. Są też takie, które nie mają żadnego rozwiązania. Możesz teraz sprawdzić, podstawiając kilka liczb w miejsce x, że to równanie nie jest spełnione przez żadną liczbę. Pokażę Ci teraz, w jaki sposób stwierdzić, że równanie nie ma rozwiązania. Mam tutaj dzielenie przez 2. Więc ja obie strony pomnożę przez 2. 2 razy 2x minus 1 podzielone przez 2 równa się 2 razy x. Te dwójki mi się tutaj skracają, i zostaje mi, że 2x minus 1 równa się 2x. Chcę mieć niewiadome po jednej stronie. Więc odejmę 2x od obu stron równania. 2x minus 2x minus 1 równa się 2x, odjąć 2x. To i to mi się skraca, zostaje minus 1. 2x minus 2x to jest 0, więc zostaje mi, że minus 1 równa się 0. Ale to nie jest prawda. Minus 1 nie równa się 0. Przekształciłem to równanie i otrzymałem niemożliwą sytuację. Minus 1 nie może równać się 0, dlatego to równanie nie ma rozwiązań. Takie równanie nazywamy równaniem sprzecznym. Równanie, które ma jedno rozwiązanie, nazywamy równaniem oznaczonym. Równanie, które ma nieskończenie wiele rozwiązań, nazywamy równaniem nieoznaczonym lub tożsamościowym. Równanie, które nie ma rozwiązań, nazywamy równaniem sprzecznym. Obejrzyj pozostałe filmy z playlisty o równaniach i wejdź na naszą stronę Pistacia TV.